W styczniowym numerze miesięcznika finansowego Bank piszemy o instytucji listów zastawnych. To jest podsumowanie 10. Kongresu Finansowania Nieruchomości zorganizowanego wspólnie przez Związek Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego Informacji oraz kwartalnik finansowania nieruchomości. Poza tym zastanawiamy się nad perspektywami unijnych regulacji na rok 2014, które będą wprowadzane i będą dotyczyły całego polskiego sektora banków, łącznie z bankami spółdzielczymi. Koncentrujemy się też na kwestii upadłości konsumenckiej, wszystkich nowych rozwiązaniach w tej dziedzinie, a także o wszystkich nowych technologiach, które będą się pojawiały w najbliższych kwartałach. Zapraszamy Państwa do lektury. Nasze pismo, myślę, że będzie dla Was bardzo interesującą publikacją. Pierwsza sprawa to jest oczywiście kwestia kas oszczędnościowo-budowlanych. Podchodzimy do tego tematu jako Polska już po raz trzeci. W ciągu kilkunastu lat była jedna próba, nawet zakończona powstaniem ustawy obowiązującej, która później upadła. Była próba wprowadzenia ustawy po raz kolejny. Dzisiaj przerabiamy ten temat po raz trzeci. No, trzeba przyznać, że jest to jeden z instrumentów, który ma nie tylko na celu rozwój budownictwa mieszkaniowego, ale również, a może przede wszystkim, nauczenie wszystkich zalet, jaką jest systematyczne oszczędzanie. No, trudno sobie wyobrazić inny, bardziej tutaj wymowny przykład dla społeczeństwa, aniżeli taki, że z drobnych oszczędności odkładanych po 100, po 200 zł miesięcznie można albo po jakimś czasie dorobić się tego własnego wymarzonego M, albo przynajmniej wyremontować swoje mieszkanie. To jest również bardzo ważny element, ponieważ do tej pory powszechne przekonanie w polskim społeczeństwie jest takie, że kasy oszczędnościowo-budowlane służą tylko pozyskaniu własnego mieszkania. W ostatnim czasie na polskim rynku kart płatniczych pojawiły się niecodzienne i niespotykane karty. Przykładowo Lions Bank wydał pierwszą na świecie kartę metalową, która jest zorientowana pionowo. Ten pomysł ma pomóc w podniesieniu prestiżu właścicieli kart. Pomimo tylu lat obecności karty płatniczej na naszym rynku, cały czas kawałek plastiku, a w tym wypadku kawałek metalu, może stać się wyznacznikiem prestiżu właściciela. Cały czas przecież mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w sklepach spożywczych niewielkich, osiedlowych, a nawet w tych większych, znajdujemy kartkę z napisem transakcja możliwa od 20 zł. Mając kartę o limicie 1 000 000 zł lub wyżej, niczego to nie zmieni. Właściciel prestiżowej karty będzie tak samo potraktowany jak właściciel telefonu, który płaci przy pomocy płatności mobilnych lub właściciel zwykłej karty każdego dowolnego banku. Od 2009 roku działa w Polsce ustawa umożliwiająca ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Każda osoba może z niej skorzystać, jeżeli okaże się, że ma trudną sytuację finansową, niezawinioną przez siebie. Jednak ustawa nałożyła tak wiele ograniczeń, że z niej mogło tylko skorzystać dotychczas około 80 osób. W grudniu wprowadzono propozycje kolejnych poprawek, które mogły umożliwić szersze stosowanie tych przepisów.